Witam państwa i zapraszam na prezentację zatytułowaną Inwentor Kolokwium Jaskulski, pierwszy termin: Jak zaliczyć. Jest to trzecia prezentacja z minicyklu Jaskulski, inwentor, Kolokwium, pierwszy termin. Dwie pierwsze były zatytułowane: Jak nie zaliczyć. W tej prezentacji omówiłem podstawowe błędy, których nie należy popełniać. Druga miała podtytuł: Jak nie tracić czasu, pieniędzy i itp. Mówiłem w niej jak efektywnie pracować. Dzisiaj jest trzecia zapowiadana już poświęcona temu jak efektywnie zaliczyć kolokwium w pierwszym terminie. Nie będę opowiadał już w jaki sposób zostało wykonane zadanie, żeby efektywnie korzystać z tej prezentacji, powinno się na moim blogu przejrzeć przedostatnią, to jest przedostatnia prezentacja. I najnowszą. I przypominam, że przedmiotem zadania było wykonanie tak wyglądającej dokumentacji wraz z modelami. Model części o nazwie zamek i model zespołu razem z częścią o nazwie WSP, która była dana, ale której parametry powinno się najpierw zmierzyć. Do zmierzenia są następujące wymiary: odległość tej płaszczyzny od osi otworu, w tym modelu wynosi ona 28, średnica otworu, która wynosi 19 i pozostała do zmierzenia głębokość otworu, którą najlepiej i najbezpieczniej jest zmierzyć jako odległość tej pierścieniowej powierzchni od powierzchni tylnej. I ta odległość wynosi 15. Na moich zajęciach prowadzonych na studiach niestacjonarnych mierzenie odpada, ponieważ jest znacznie mniej obszerny program, jest znacznie mniej czasu na przygotowanie się. Przypomnę, że część o nazwie zamek ma być opisana za pomocą dwóch parametrów: x duże 3 mm i y duże 25 po zmianie wartości parametrów. Na przykład, parametru X, powinna się zmieniać grubość blachy. Zobaczmy, jak zareaguje model na zmianę parametru Y. Zmiana parametru Y powinna podować, powodować następujące zmiany konstrukcji. Zamknę ten kolorowy model zamka bez zapisywania zmian. I wykonam takie typowe operacje. Otworzę model zespołu, którego rysunek wykonaliśmy w ten sposób, i otworzę część o nazwie zamek. Z karty widok możemy rozmieścić wszystkie okna w następujący sposób. Sprawdźmy jeszcze raz, czy zmiana parametru. Może tylko tego parametru x. Widzą Państwo zmiany w modelu części i w modelu zespołu. Jak przejdziemy do modelu zespołu, powinniśmy dokonać aktualizacji. Rysunek się także aktualizuje. Proszę popatrzeć, że zmieniła się poprawnie konstrukcja, zmieniły się grubości, natomiast odległość 6 pozostała niezmieniona. Spójrzmy jeszcze na taki rysunek dodatkowo. Jak to trzeba modelować, pokazane jest na tym rysunku. Element bazowy płyta, do którego Dołączone zostały w trybie dołączania materiału dwa wyciągnięcia: stopka zaznaczona kolorem żółtym i rura zaznaczona kolorem zielonym. Na przekroju też widzimy to. Szkic i profil zawarty w tym szkicu znajdował się na tej ścianie zamka. O, na tej przedniej ścianie zamka się znajdował. No, w związku z tym, tutaj arytmetyka z poziomu podstawowego, elementarnego. Modelowana płyta powinna być na odległość x w tym kierunku, stopka na odległość 6 x skoro ta odległość ma być 6, no i rura ma być modelowana od tego miejsca na 15. Sprawdziliśmy, że ten tak wykonany model jest modelem poprawnym. Żeby być przygotowanym na wszystkie możliwe zmiany, trzeba przeanalizować także inne warianty. Co będzie, jeżeli szkic zlokalizujemy nie na tej ścianie, tylko na zewnętrznej ścianie? Wtedy długość modelowania rury i długość modelowania stopki będzie musiała być inna. I wreszcie, co by się stało, gdybyśmy umieścili szkic symetrycznie i modelowali płytę symetrycznie w lewo i w prawo? Wtedy widzą Państwo, długość rury i długość stopki są jeszcze inne są pośrednie pomiędzy tym, i tym skrajnymi rozwiązaniami. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zmienimy położenie szkicu i profilu zawartego w nim z takiego na takie. No, co tu powinniśmy zrobić? Może powiększę maksymalnie model zamka. Chciałem powiększyć maksymalnie model zamka. Wygodniej będzie pracować przy wartości parametru x równej 3, będzie znacznie lepiej. To wszystko widać. Szkic jest zlokalizowany na przedniej ścianie. Tu jest zlokalizowany. Jak to zmienić? No, trzeba poddać edycji element baza i zmienić kierunek modelowania. Zamiast do tyłu modelujemy do przodu. Wtedy szkic będzie się znajdował na tylnej powierzchni zamka. Klikam przycisk OK, no i mamy już jakieś problemy. Ja te błędy zaakceptuję. Uszkodzony jest element bryłowy stopka. No tak, bo Państwo muszą przemyśleć, wykonać te proste rachunki. Co się zmieni? Stopka była modelowana na 6-x. Jaka będzie teraz odległość modelowania dla stopki w tym przypadku? Rura była modelowana na odległość 15, a teraz rura, żeby wystawała o 15, musi być modelowana na inną wartość. Ja nie będę tych obliczeń wykonywał, tylko pokażę państwu już model gotowy, poprawiony. Państwa zadaniem, przygotowując się do kolokwium, jest umieć takie przeliczenia wykonać samodzielnie. Poprawiłem model stopki, stopka już nie wykazuje błędów. Przejdźmy teraz do modelu zespołu. Tutaj widzimy problem. Pojawił się problem, tak, bo nie zgadzają się krawędzie, prawda? Na czym ten problem polega, na czym ten błąd? No, przyjrzyjmy się tutaj. Teoretycznie wszystko jest ok, ale więzy wstawiające są nie w taki sposób zdefiniowane, jak trzeba. Więzy kątowe są ok. Nie będę pokazywał, jak to poprawić. Pokażę Państwu gotową, poprawioną wersję. Oto poprawiona wersja modelu zespołu, i przejdźmy do rysunku. No, widzą Państwo, że E, trzeba będzie poprawić trochę wymiarów, prawda? Są jakieś błędy, ten wymiar jest przypięty nie do tej powierzchni, co trzeba, ale odległość modelowania jest e, w porządku. Teraz e, ten wymiar trzeba by poprawić. No, należałoby także poprawić ten wymiar. No pewnie zgodzą się Państwo ze mną, że chyba łatwiej byłoby często usunąć istniejący wymiar i utworzyć go na nowo. No ja na siłę trochę próbuję to poprawić, bo umiejętność poprawiania to jest też jakaś umiejętność. Rura jest zbyt krótka, prawda? No też trzeba właśnie zdecydować, jaka będzie teraz długość modelowania rury. Na pewno większa. Jaka? No, taka jest poprawna, tak? Musi być na pewno dłuższa. W jaki sposób? No to Państwo powinni zdecydować. Wygląda na to, że ten model jest w porządku. To w takim razie na karcie widok możemy rozmieścić te wszystkie elementy i sprawdźmy, czy teraz wszystko jest jak trzeba. Po zmianie wartości parametru x na 1, no przyjrzyjmy się. Cofnąć, powtórzyć, cofnąć, powtórzyć. Przy takiej wartości przechodzimy do modelu zespołu, aktualizacja i do modelu rysunku. Model jest, jak Państwo widzą, w tej chwili poprawny, przypominam, dla zupełnie innej koncepcji. Dla takiej koncepcji umieszczenia płaszczyzny szkicu i znajdującego się w tym szkicu profilu. No, trzeci wariant, może nie będę go tak dokładnie analizował, zmienię grubość z powrotem na 3 mm, żeby była lepsza widoczność. No i w tej chwili powinienem wybrać modelowanie symetryczne. Tutaj nic nie straciło swoich e, właściwości. Tak, szkic w tej chwili, proszę popatrzeć, jest w połowie grubości elementu bazowego o nazwie baza, e, czy płyta, różnie może on być nazwany. Po aktualizacji modelu zespołu przyglądamy się. No, rura jest zbyt długa i ten wymiar jest też nieodpowiedni. No to, to zadanie Państwu. Powinni Państwo tak zmienić parametry i tak zmienić model, żeby po zmianach wartości parametrów x i y te dwie odległości były x, a to, żeby była wartość 6. Zerknijmy jeszcze raz na rysunek. 6 jest zadane przez klienta. Klient zamówił taki element o wartości 6 i to 6 ma się nie zmieniać. Prezentuję Państwu już poprawiony model. Proszę zwrócić uwagę, że szkic jest w połowie grubości elementu baza. Po zmianie wartości parametru x na 1, aktualizacji modelu zespołu i aktualizacji rysunku uzyskujemy poprawny trzeci wariant modelu. Pierwszy podstawowy, omówiony w moim podręczniku, omówiony na zajęciach. I dwa dodatkowe, które powinni Państwo umieć wykonać, albo od podstaw, a jeszcze lepiej: powinni Państwo potrafić zmienić model zamka i zmodyfikować odpowiednio model zespołu i rysunek zespołu tak, żeby odpowiadał zamówieniu. Kolejna umiejętność, którą należy posiąść, to jest umiejętność rozwiązania trzech wariantów zadania. Wariant zadania, który ja przed chwilą rozwiązywałem, pokazany jest na tym rysunku. Tutaj całkowita długość stopki wynosi 6. No ale aż się prosi, żeby się zastanowić, czy nie przyjdzie mi do głowy, żeby taką odległość podać jako 6. To jest inna konstrukcja, widzę Państwa z dłuższą stopką, prawda? No i trzeci wariant zadania kolokwialnego to jest taki, że odległość od osi płyty czyli od płaszczyzny modelowania w tym ostatnim wariancie, do końca wynosi 6. Stopka najdłuższa, stopka najkrótsza i stopka pośrednia. W każdym przypadku zupełnie inny wymiar jest podany. I w każdym z tych trzech przypadków inny wariant usytuowania szkicu przyniesie szybciej efekt. I też powinni Państwo coś takiego przemyśleć, żeby mieć pewność zaliczenia kolokwium w pierwszym terminie. A oto przykłady... Kolejnych wariantów zadania, które mogę z powodzeniem wymyślić na kolokwium. W, jednym, w jednej z wersji podany był ten wymiar 14,8, ale jeśli podam taki wymiar, to zmienia postać rzeczy i trzeba będzie inaczej mierzyć i inaczej modelować zamek. A jeśli ta odległość będzie mierzona do dołu, do, do samego dołu, to jeszcze inny wariant dostaniemy. A tutaj wreszcie proszę zobaczyć, zamek dotyka od spodu. Do wspornika, i to jest czwarty wariant, czyli mamy jeszcze cztery różne warianty wykonania tej samej konstrukcji, w zależności od tego, jakie wymiary będą zadane w dokumentacji. Następna możliwość wariantowania. Położenie wspornika na rysunku z zaokrągleniem po lewej stronie, obrócony o 90 stopni, obrócony o 180 stopni, obrócony o 270 stopni, bez zmiany. Płaszczyzny, do której przystawiona jest stopka zamka. W każdym przypadku tego obrotu można sobie jeszcze wyobrazić patrzenie z zupełnie innej strony i można sobie wyobrazić przystawienie stopki zamka zamiast do tej płaszczyzny wspornika, do tej, która na tym rysunku jest pionowa. Dotychczas pokazywałem Państwu warianty z przystawieniem stopki zamka do zielonej powierzchni wspornika. A oto zupełnie inne połączenie. Stopka zamka dotyka do powierzchni wspornika o niezmienionym kolorze. No i jeszcze jeden wariant. Przykład zadania na pełną ocenę, zadania kolokwialnego. Zamiast zamka zawiera część o nazwie ramie Widoczno tutaj na rysunku. No i oczywiście niekoniecznie trzeba robić to w taki sposób, ale w każdym razie zamek można bardzo łatwo przekształcić w takie ramię. Ja to nazwałem zamek zmodyfikowany za okrąglenie. Oczywiście to, w jaki sposób poprawić ten model i zmontować zamek, no, należy do przygotowań do kolokwium. Ja pokażę gotowy efekt. Tak wygląda poprawiony model. A tak wygląda zaktualizowana dokumentacja. No nie będę już teraz dokonywał poprawek, ale widzą państwo, że powstał poprawnie zmontowany model metodą zastąpienia składnika w strukturze zespołu. Jeżeli wykonają państwo takie wszystkie ćwiczenia, które teraz omówiłem i których wykonanie razem z omawianiem zajęło mi pewnie około 10 minut, to prawdopodobieństwo niezaliczenia kolokwium w pierwszym terminie jest bliskie zera. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia.